Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, więc postanowiłem zrobić mega konkurencję, którą zrobił już każdy youtuber, ale którą w sumie ja zrobiłem jako jeden z pierwszych, także jedyni byli przede mną w Stanach. No dobra, nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku ten, kto najdłużej będzie siedzieć w basenie, wygrywa... Nie wiadomo 3 ile. 3000 zł. 3000. Ile? 3000 zł. To ja tam do jutra będę siedział, nie macie szans. No. Podejrzewam, że wszyscy są przygotowani. Szykuje się piękna noc. Lecimy. Dzisiaj zarobię szmal. Dzisiaj zarobisz szmal? Tak. Chyba w mordę. W każdym razie. Ktoś utopię i go wyrzucę z basenu. Nie, dotykamy się, zasady będą dopiero dodawane w trakcie siedzenia w basenie. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie ty, do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. Liczę na was, także jeżeli jeszcze ty nie zostawiłeś subskrypcji, to zostaw subskrypcję, a ja cóż, zapraszam Państwa do oglądania tego filmu. Przyniosłaś kaskę? A ile? No, 3000. To jest tu za mało, to idę po więcej. To ja poszedłem na razie. Nie. A dasz mi od razu pieniądze, które mi wisisz? Dredziarz, ja tobie nic nie wiszę. Aha, no dobrze, okej, okay, no nie. A mi możesz zdać za nic pieniądze. No ty to możesz mnie co najwyżej okraść. Ja szczurka, jak sądzisz? Wygrasz daję, no. Z nimi? Ja? Nie wiem. Nie, no, bo jaszczurki to raczej w wodzie nie żyją, żabą to może. Jakie jaszczurki w wodzie nie żyją? Co ty w ogóle gadasz za głupoty? A co wy za przeproszeniem robicie? Co robię? A co ty robisz za przeproszeniem? Co? Ja też tak zrobię! Żarcie potrzebuję. Ja już sobie stolik przyszykowałem z tego, ze styropianu, będę miał na kubek. Naprawdę? Ja mam tam podpisane i tego nie ruszać mi mojego żarcia. Także każdy się już przygotował. Że co? Aha, rozumiem. A te rękawki, bo ja tak utopię je. Co dolałaś do coli? Co tam dolałaś do środka? Ona spirytus leje. Dobra, także nie spodziewałem się, że zaczną... Że zaczną rzucać jedzenie do środka, najprawdopodobniej nie wytrzymacie, jest zimna, no ale skoro tak chcecie grać, to możemy tak zagrać. Tu znajduje się prawie 3000 zł, Karina poszła, Karina poszła. Nie wierzę tobie, Wiolka, że, bo ja nawet nie wiem ile tutaj jest, Karina mi powiedziała, więc najprawdopodobniej by nie wiedział już w ogóle nigdy ile tutaj było. Także cóż, zapraszam Państwa jeszcze raz do oglądania, no szykuje się grubo. Skoro tutaj pływa już żarcie, no to znaczy, że oni nie będą się pieprzyć. Jest grubo, bo żarcie pływa, ja pierdzielę. Faktycznie. Po prostu chcą ciało grać na magazyn. Grubo to będzie, jak będziemy się bić o te żarcie, to będzie grubo. Nie no, możecie wziąć tyle jak chcecie. Tak? Macie jeszcze 5 minut na przygotowania, także pospieszcie się. Przejdź jeszcze raz dla pewności, ja wiem, że ci się ślinisz się na tą kasę. Tak, dzisiaj będę się kąpał tutaj, bo nie mogę wejść do toalety, no to a Karina, widzisz, jak nie masz tych przeciwników twardych? Gorzej, jak oni będą ściać pod siebie. Ananasy wpuszczę sobie. Ale nie ma sikania pod siebie. Jeżeli ktoś zauważy, że ktoś sika pod siebie, to ja odpada automatycznie. Ja mam długiego węża, to za basen jak coś. Nie ma sikania do basenu. Nie sięgnie za basen, nie? No nie tak, ma sikania do... Jak ty stwierdzisz, kto nasikał? 3000. Ja będę no to sikał, dawaj. 3000 zł, wyobrażacie sobie to? 3000. Ja szuka po wąchaj. Chcesz powąchać? No pokaż. Co mi wyrobicie? To są sztuczne. No bardzo sztuczne, okay. Bardzo. A ty tam nie było do czegoś ci te pieniądze potrzebne? Włosy Wiolki tak pachną jak te pieniądze. No takim brudem i nie, mi go kosztuje. A wiecie dlaczego? Bo pieniądze dotyka każdy. Macie 3 minuty. Ja nie potrzebuję więcej czasu. Ja jestem ale przygotowany. Oj, chyba bez tego. To jest troszeczkę oszukiwanie. Wiolka, co wy tam zaraz cały skurde dom przeniesiecie? Ja wziąłem tylko to do jedzenia. Proszę tutaj mnie nie odskarżać. To tak delikatnie, nie? Z ogóreczkami. A ty będziesz ogórki pieprzać? No chyba jesteś niepoważny, nie? Dobra. O kurde, co on zrobił? Dobra, macie już tak naprawdę 2 minuty i zaczynamy. Ale jeszcze coś muszę wziąć szybko. Jeszcze coś muszę szybko wziąć. No nie wygląda to za ciekawie. Najlepsza kąpiel w basenie! Tylko na tym kanale! Wygramy! Yeah! Walczymy o kasę! Ale ogórki są lepsze! Ogórki są lepsze niż te 3000 zł. To lepiej jakbyś walczył, kurde, o mózg swój. Musi mi ktoś pomóc. Nie dam rady tych piłkarzyków przez sam. No chyba jesteś niepoważny. Dobra. A co ja będę tam grał? Karinka, minuta 30 i zaczynamy. Chyba minuty 30 to ja wytrzymam. Gramy? A gdzie są pieniądze? Co? Kradziarz, ukradłeś. Mariusz, co masz w ręku? Co? No co?
Dobra, jeszcze nie wygrałeś. Dobra, oddawaj kasę. Już. No pierdziele, i tak nam nie dasz, no. Jak nie dam? Oczywiście, że zawsze daję. No ale dobre, a jak nie wyjdę na przykład ostatni? No bo to może tobie nie dam, no. No to trzeba... Wielka... Co? No, ale co wy w ogóle nie robicie? Chcecie sobie to normalnie zacząć, czy będziecie kombinować i walić w chłopę? Dobra, to biegaj pierwszy. Nie, to każdy wchodzi w tym samym czasie, ej, tak? A możemy tego flaminga wziąć? No ale co, będziecie się bić o niego? Znaczy mam się o niego przesady, stary. Nie możecie wyjść z basenu. Powinieneś mi dać te pieniądze. Musicie być zanurzeni, wszyscy musicie stać. Więc to, nie wiem, to już wchodzimy, tak? Wchodzimy. Dobra, zacznijmy to. Dobra, dawajcie wszyscy, się przygotujcie do skoku. Dobra, jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi! Nie, nie. No to włazić, raz, dwa, trzy, włazić. Zarobiliście zimno! Ale zimno jest, Jasenka, co jest z tobą? Weź ją, wepnij, bo oszukuję. Idę po drzewka, weź swój stolik. Ej, no styropian się połamał, nie widziałem, że się ja też myślałem, że się połamał, myślałem, że jak na desce popłynę. Dobra, możecie być na razie zanurzeni do połowy, jak... Klineczek to jest luksus. Masz takie coś? Nie masz. Wezmę sobie jeżyki. Muszę znaleźć mój aperolek, bo gdzieś jest pod wodą i muszę go bardzo szybko znaleźć. Ja tak, zaraz go znajdę. Jest mi bardzo potrzebny, wręcz no, wskazany. Nie, to moje! Jak, Jasur, ty na razie najmniejszy trzęsiesz. Ej, tylko uwaga, ważna informacja. Pod nami jest szkło. Jak ktoś nadepnie na jakąś puszkę. No jak, ogórki, sosy do tego, do chipsów. No ale prawda jest taka, że to szkło nie jest rozbite, dredziarz. Ale jak ktoś nadepnie na takie ona coś pewno mocniej. Się zbije. No co żeby się zbiło, to by musiała Viola nadepnąć. A no właśnie, Violka, uważaj. Jak się czujesz? Ej, a podaj mi te wafelki. Które wafelki? Tak, nie, one są tak obok. Mało jedzenia? Bo jeśli mi wrzucać, bo będą mokre. Ej, zmył mi się makijaż. Zmył ci się makijaż? Tak, mógłbyś mi przynieść... Ja mogę stać, i tak mogę stać długo. Ale już powoli się robi ciepło, wiesz? Violka, wiesz jaki jest sens? Musiałaś mieć to w basenie. Teraz już nie możesz tego dostać, bo wszyscy by zaraz byli biorosili mnie o coś. No dobra, no ale to są tylko jedne wafelki. Wszyscy nie ma, nie ma. Wszyscy muszą się na to zgodzić. Zgadzasz się? Dobra, co nie dawaj nic Violi, nic, kompletnie nic. No okej, no sorry. Kto tam rzucił? Co tam ma być w ogóle? To jest dobre. O, myjemy się, kurwa! O, tak. Nie, bo to... Ej, a może włosy ci umyjemy? Co, ja się myję? To nie jest żel. Dobra. Jest jakaś różnica? Tylko żeby mi nie leciało do ciastek. No właśnie, dlaczego w ogóle widzieliście szampon? No i to są ostatnie szampony. Ogólnie, żeby dodać tutaj pikanterii, będziecie mogli się zaraz oblewać. Nie. Tak. Na zewnątrz stoi, będzie nas podjudzał, ty. Od teraz, dopóki nie powiem stop, możecie się oblewać. Nie musicie, ale możecie. I możecie wyeliminować. Możecie się wyeliminować, jeżeli chcecie. Jak? Że się wyrzucimy? No w sensie możecie się oblewać. Możecie nawet się połączyć w grupy. No jesteśmy solidarni. Ale oblewanie my jesteśmy kolegami. Ej, ale my w ogóle zrobiliśmy górę. Ja bym dłużej wytrzymała, jakbym sobie stała i nigdy mnie nie dotykał. Chyba na tym polega ten film. Się przy okazji umyję i jest fajnie. Ohoho, kto chce kaskę? Ja chcę wyjść. Kto chce wygrać? Chcesz wyjść? Tak. Czemu chcesz wyjść? Ale zobacz ile kaski. Wszystko się rozsypało. Nie? Co? Nie powinni ci znienawidzić teraz. W sensie? Dlaczego? Hejtujcie Kamusia tutaj. Pod komentarzach. Tak, bo ogólnie no nie wbił z nami. Ma za duże mniemanie o sobie, że nie musi tego robić, a my powinniśmy. Nie. Ej, łyżeczkę do kukurydzy. Po prostu stwierdziłem, że ktoś to musi nagrać. I ktoś musi płacić, nie? Ja nie wiem, o co chodzi z tym leżakiem. Ej, dawajcie wyjdziemy wszyscy, okradniemy go i się podzielimy. Biednie. No biednie. Ja myślałem, rzucajmy w niego, ja myślałem, tak! Sobie gnoja, w ogóle, kurde, tak się zawisnego! Przestań! Ale ta woda jest zimna. Ale nie rzucaj! Rzucam w niego kukurydzą, jaki papus! Czemu kukurydzę w ogóle? Kukurydza! Dobra, Kamuś, przydaj się na coś, pójdź jakąś muzyczkę czy coś. Ale ja tutaj nie jestem od umilania waszej rozrywki, tylko ja jestem po prostu od patrzenia, jak się męczycie. Serca. Jak my się nie męczymy? Powiem wam, że chyba wolę być na zewnątrz, bo na zewnątrz jest całkiem przyjemnie, milutka atmosfera, a oni siedzą już około... Ile? 40 minut siedzicie? 40 minut wydaje mi się, że siedzą. 40 na długo. Ze dwie godziny to już siedzą. Nie, 40-45 minut siedzą. Zaraz włączę stopę, chociaż nie wiem, czy ma to sens jakikolwiek, ale siedzą około 45 minut. Zaraz sprawdzę dokładnie na zegarku. Pomrugam 3 razy. Ale w ogóle tu jest tak zimno, że jak ja się ruszam, to jest gorzej niż jak się nie ruszam. Ale sikanie jest zakazane, nie? Jak tu się ktoś zeszcza, to ja od razu wychodzę. Ale tu jak jacuzzi mogłyby być te bąbelki, tak bym się opar i bąbelki. Ja jestem cały w pianie, więc mogą być bąbelki. Karinka, jak się czujesz? Ale mi już te stopy dreszkają normalnie. Ja już nic nie czuję, nie czuję ciała, to jest zbyt zimno. Jak się czujesz? Powiedz nam. Ja wspaniale, nagrywając was, ty szoferka z... O Jezu, jak ty szoferku wyglądasz. Mi jest super. Ja sobie wyobrażam, że jestem na Ibizie. Ej, kamerzysta. Wokół mnie są ładne dziewczyny. Kamerzysta, a wiesz, że ja wygram?
Super. Więc musimy sobie wyobrazić, bo niestety, niestety jesteśmy w niekomfortowej sytuacji. No niestety. Jakoś leci życie, wie? I co, na razie nikt nie ma zamiaru odpadać. Jesteśmy już tu długo. Głośnik? Nie robimy imprezę! To jeszcze musicie chwilę wytrzymać, jeszcze musicie chwilę wytrzymać. Hajs, 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 dla wygranego jest hajs. Hajs, 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 dla wygranej osoby hajs. Ona się nachlała i jest jej ciepło, przed chwilą mówiła. A czemu nie mówisz do ryciarza, który ma peron? Szczep od siebie, widać. Sikałaś się, Wiola? Tak. Mogę psa wrzucić? Nie! Nie, ona je, weźcie ją stąd. Przepraszam za przekleństwo. Ale ona jest ciepła. Nie, Pero, to ją ogrzewa, to wybierajcie tego psa. Ale to mogliście wziąć psa ze sobą. Ale to nie wzięła, dopiero teraz wzięła. No ale no to podszedł. Podszedł, do niej podszedł. To ja chcę kota dawać. Dobra, chodźcie wszyscy do jednego. No to jak podejdzie do ciebie, to możesz go wziąć. No, ale to... Chodźcie wszyscy do jednego rogu. Jest problem. To ty, Karinka, czyścisz? Jak ona się świetnie bawi, o Boże, o Boże. W każdym razie, no co, no twardo siedzą, twardo, półtorej godziny non stop, także no dziwne, no myślałem, że szybciej to pójdzie, a jak widać, nikt nie chce odpaść. Widocznie. Kasa jest za duża w życiu, bo nigdy nie graliśmy o 3000 zł. No to już jest, to już ich po prostu przyrosła ta kwota i nie chcą odpadać. Co, Karinka, chciałaś powiedzieć? Ja niestety muszę się poddać, ponieważ chcę mi się siusiła, nie zrobię czegoś takiego i nie siusiam się tutaj, tylko pójdę jak człowiek do toalety. No to już co, jak to już. Mi też się chce siku, nie, jak tu się wchodzi, to tak na pęcherz jakby naciskało. No może staję, tak. A co mi to wchodzi? Za te 3000 kupię 4 to i tyle. Ja chyba nie dam rady. Czyli odpadasz, tak? No odpadam, no. Ja już mam w dupie nawet te pieniądze. Zielona nie do ziemi, a klapki to jeszcze skarpety, no co to ma być w ogóle? O, mogła jeszcze koszul sobie założyć, nie? No przecież mogliście wejść w rzeczach, co to za różnica, te rzeczy są tylko mokre. Tylko spodenki i koszulkę. O. Dobra, to sięgam tu, tak? Wszyscy się zgadzają, tak? Każdy się zgadza? Zgadza się. Ale co? Nie. Ja też chcę. Ale nie szczajcie tu. Dobra, to uwaga. No nie, ja wychodzę. Uwaga, jesteście gotowi? Nie, ja wychodzę. Jesteście na to gotowi? Jeżeli się zesikasz, odpadasz automatycznie. Każdy odpada, bo kto będzie siedział w obszczanej wodzie? Znaczy, no nie. No chyba, że jaszczur i Wiola lubią takie rzeczy. Znaczy, jeżeli się zesika, to automatycznie odpada. Musicie się cieszyć, że kurde, darzę was moim złotym moczem. Co się jeszcze nie cieszycie z tego? Ja się cieszę. Bo to będzie sikał w twoją stronę. Sikaj, dawaj, będzie mi. Jeżeli się zesikasz, to odpadasz. Co to mam zrobić? No to musisz wyjść. Dupa mi skrępiała. To tak czy siak odpadniesz. Co, jak się zesikasz, to odpadniesz, tak? Tak, automatycznie za automat odpadasz. A jak to się zesikał? No będzie widać, no jak? Będzie widać, no żółte poleci. A dwójka też się liczy? Ale śmieszek z siebie. Ja się bawię wyśmienicie. Super, się skacze? Super, no. A nie chcesz skoczyć do basenu? Kamerzysta, debilu, chodź do nas, a nie tam marzniesz. Wiesz, że wygram. No właśnie, debilu, co ty robisz? Głupi jesteś, chodź z nami. Tam, a nie wiesz, co? Że wygram pieniądze? Sam. Myślisz, że wygrasz? Myślę, że wygram. Nie, jesteś tak źle. No dobra, walka, poszła walka! Jest walka! Walka! O nie! Stopka! Stop wojny! Ostatnie ostrzeżenie, następne odpada. Karinka, jak się czujesz, że przegrałaś? Jak zwykle. A mogłaś wygrać. Zaczęliśmy, o której, Karinka, zaczęliśmy? Jakoś 18, a już jest 20.30, także jestem w szoku, nie? Myślałem, że dążymy przed zachodem słońca, a zobaczcie, co się dzieje. Zachód słońca już powoli schodzi. Tutaj jeszcze są las i to tak naprawdę zachód słońca jest gdzieś dopiero tam, bo my jesteśmy na wzniesieniu, ale mimo wszystko zostało godzina do zachodu słońca, albo półtorej godziny. Dobra, oficjalnie info dla was. Ja mam silną wolę, ja mogę tu zostać, ale ja w tym momencie robię siku. Nie! I mnie nie interesuje, nie? Dobra, to możecie go wyrzucić, Pieprzać stąd, nie mężczyzna! Zagrożenie, możecie go wyrzucić! Co od razu mnie chcecie? A masz drabinkę, nie taka. Mam drabinkę, tak? Chyba umiem sam sobie poradzić. A czemu tędy? Odpadasz, dredziarz. Nie będziesz strzać do... Dobra, weź się, bo chcę strzać! No idź stąd! Patrz, jak się uśmiecha! Obszarcu! Bierz go! Uwaga na ogórki! Nie wchodź tutaj, nie no! Leszczu! A wiecie, jaki jest sęk tego? Nie, on chciał już wyjść, on chciał odpaść, ale dlatego powiedział, no, że specjalnie... Oczywiście, przecież że to jest oszust! Lamus jaki? Tutaj wiesz? Nie! Chcesz odpaść, serio? Jesteś pewna? Wypieprzaj też, następna! Dobra, chłopaki, to wy też wszyscy odpadnijcie, ja to zostawię sam po prostu, dobra? Nie, ja zostanę! 3000 zł, Wiola, poprzemyśl to! Ty jesteś łasa na kasy. Ale mi zimno, mam nie ochotę
No to wyjdź stąd, to wyjdź. Było nie zaczynać. Ale poczekamy, że się namawiasz, jak to jest jej wybór. Masz wyjść i tyle. No ci wypadł, nara. Nie chcesz drinka, kasy, tak? To nie. Weź to. Nie chcesz drinka? Nie, mi bardziej zimno. Nie będzie ci bardziej zimno, Wiola, od drinka. Zabierz drabinę, żeby... Dobra, wyłączaj, to bo mnie już wkurzasz. Świń świniaku, ale ona ma brudny ryjec. Czemu ona taki ma brudny ryjec? No bo przecież ryje w ziemi. Idę sprawdzić, co u nich. Dobrze. A ty pilnuj świń świniaka. A czemu dałaś jej ostatnio kabanosy wieprzowe? To ty jej dałeś. Świń świniak zjadł kabanosy wieprzowe, to jest legalne? No właśnie nie zjadł, chyba wyczuł dysmonos. Myślisz? Ale próbował, coś tam przeżył. Nie, nie pomknął. Świń świniaku, kabanoski z wieprzowinką? Jak merda ogonkiem, chyba mu się podoba. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Ja wychodzę, nie chcę już. Jest mi tak zimno. Proszę, mogę wyjść? Ale wy jesteście... Mogę? No ale to czemu się mnie pytasz? Jak chcesz, to wychodź. Oni są. Dobra, to wychodzę, ja mam to w dupie, nie? Żadne pieniądze. Ja już nie chcę tych pieniędzy w dupie. Wychodź, ja szczur, wychodź! A czekajcie, ja idę po lampę. Nie chcesz już kasy? Nie chcę żadnych pieniędzy, ja chcę być zdrowy, człowiek. O, powiedz, dlaczego odpadłeś. No jak to dlaczego? No zimno, w pizdu jest. Aż tak? No człowieku, ile tam siedzieliśmy? No nie wiem, ile ty tam siedziałeś. Kilka godzin. 5 albo 6 godzin. No właśnie. Dobra, daj spokój, nie ma takiej tragedii, a wy jak? Jest bardzo ciepło. Ja już nie czuję jaj. Jaj nie czujesz? Tak. Staram się je mieć tak nad wodą. Weźcie, wyjdźcie, no. Podzielę wyjdźcie, z wami. Ja muszę mieć te 3 tygodnie. Nie, jeżeli chcecie robić biznesy takie, że się dogadujecie, to nie ma opcji w ogóle. To nikt nic nie dostanie. Nie. Ale nie, ja chcę... Podejdź, Wiola, podejdźcie bliżej. Ja muszę was nagrać, podejdźcie bliżej. Tamuś, ja się z nim umawiam, żeby wyszli szybciej, ale oni nic nie dostaną. To jest oczywiste, że ja dostanę wszystko, nie? Ale widzę, że ty nawet nie trzymasz się tak źle. Ale zimno, a ty cały czas pijesz te drinki? No już tak... Ona się, nie. Ona się nawaliła. Ona się nawaliła i jest ciepło. Nie nawaliłam się. A ty ze mną piłeś. Podejdźcie. Ja muszę być na miniatureczki, no podejdźcie. No, ja wiem, że to jest ciężkie i wiem, że jesteście odmrożeni. Ty też powinieneś tu być, powinieneś to przeżywać razem z nami. Stańcie bliżej siebie, proszę. Słyszysz? Do miniaturki. Następnym razem biorę kamerzystę i ty wchodzisz razem z nami. Dobra, weźcie może się przytulajcie, to wy dłużej wytrzymacie. Nie. Przytul się z Wiolą. Ale słyszysz, z Wiolą się przytul. Nie, bo jest mokra. Jestem mokra. No to chyba dobrze wiesz, że jest mokre. Ale niech się będzie, ale nie chcę. Tragicznie wyglądacie. Sprawdziłem czas, ile tak ogólnie jest ponad 5 godzin. Zadowolony jesteś, że nas tak robisz, wiesz, że będziemy chorzy? Ja nie czuję stóp. Po drugie, powiem ci tak, jedziemy za niedługo do apteki, kupujesz nam leki, wiesz, a ty wystawiasz je. Wy jesteście ulańcami, tam jest łatwiej. Jakimi ulańcami? Ty jesteś, kurde, Dobra, wołajcie mnie, ja idę sobie oglądać film. Szofer jest grubszy ode mnie, jak go się wytrzymał. Jak ktoś będzie chciał odpaść, to no mnie wołajcie po prostu. Ty też jest. Ty też jesteś tu troszeczkę przy ciele. Ja jestem gruby? Nie, że mówiłem, nie powiedziałem, że gruby, tylko trochę przy ciele. Aha. Nawet puszysty ryjek masz, jak taka świnka. Co bez litości? Co no, bez litości? Kamuś lubi dręczyć ludzi. Ale to wy się sami dręczycie za pieniądze, no to o co wam chodzi? Chcecie tak wygrać, a to się dręczycie. No. Tak, wygrał. To powodzonka życzę, no. Gdzie ty idziesz? No a co, ja mam tutaj z wami siedzieć i na zimnie? A dasz mi kurtkę? Tak, nie ma opcji. Chodź tutaj. Oj, biedna Wiola, biedna. Jak będzie chciał ktoś odpaść, to mówcie po prostu. Ej no, to jest nie fair! Jak tak na was patrzę, to nawet mi nie szkoda. Szczerze, jesteście tak... Nie, mi już jest sobie szkoda, ja wychodzę. Wychodzisz? Tak. No nie gadaj, Wiolka. My to robimy. No nie gadaj, no 5 minut minęło. A przed chwilą tak dobrze się czułaś. Rozumiem, że ja nie mogę już, ja już się czuję w ogóle nóg. Myślimy, że szkoda już wychodzić. No też tak myślę, że szkoda wychodzić. Ja już się czuję nóg, rozumiesz? Tak naprawdę to... Wiesz, jak ja będę miała blade nogi, jak ja wyjdę? Ja już dawno nie czuję nóg. Tak naprawdę to oni tutaj... Oni tutaj siedzą dla pieniędzy. Ja już się... Na ty dla... Po co tutaj siedzisz? No bo ja chcę, żeby był dobry film. Tak? Żeby był dobry film? A ja tutaj... Za w ogóle dla pieniędzy nie siedzisz. No nie. W ogóle. Ja się chyba przyzwyczaiłem, już w ogóle. Co tam, szoferku? No spoko, teraz fajnie, jak się wysuszyłem w końcu, nie? Dostaną już pieniędzy jednak, się rozmyśliłeś. To ciekawe, czy no będzie dalej. Ogólnie to jest taki brak poszanowania dla swojego zdrowia, nie? Czyli co, odpadasz? Tak, odpadam. Dobra. A wy do like you wish. Siedzieć? Do rana. Ja muszę do tu wygrać. Przecież ty nie wytrzymasz, Mariusz. No. Czemu tobie nic nie jest? No już się przyzwyczaiłem chyba. A ty oszukujesz, stoisz pewnie na palcach. Nie, normalnie stoję. Nie stoi na palcach. Jak mam stać na palcach? Po prostu jest wyższy minimalnie od niego. W sumie też racja. A ten to zaraz tutaj hipotermii dostanie. Weź człowieku, bo zejdziesz zaraz. Wyłaź z tego basenu. Stary, co ty mi każesz to robić? Ja ci każę to robić? Tak. Stary, chcesz przegrać 3000, to przegrywaj, no. Nie dmuchaj, bo ci fali sobie mordy. Wy chyba nie odpadniecie. Słuchajcie, musimy zrobić konkurencję, żeby ktoś z was odpadł, bo ja nie będę tutaj siedzieć do rana. Słuchajcie. A możemy jakąś konkurencję na pytania? Nie na pytania. Musicie się zanurzyć do głowy. Nie. Tak. Nie.
No to trudno, no to odpadasz w takim razie i przegrywasz kasę. Ty się zanurzysz niby? Zanurzysz się? Jak wyjdziesz? No nie, to jak się zanurzysz, to... Dobra, serio, bo obydwoje nie przegracie kasę, jeżeli tego nie zrobicie. Obydwoje przegracie kasę wtedy. No zanurz się. Nie mam w dupie te pieniądze. Przegrasz kasę. Czyli co, jak ja się zanurzę od nie, to ja wygrałem, tak? Tak, jeżeli ty się zanurzysz, a on się nie zanurzy, to wygrałeś. No dawaj. Dobra, ale zanurzysz się na ile zanurzysz? No, ja wam powiem, kiedy przestać. Zanurzysz się na serio. No, zanurzysz się, jeżeli nie zanurzysz się, to odpadasz. Jeżeli się nie zanurzysz, to odpadasz jeszcze. Nie wiem, czy ja chcę, ja będę chory chyba. Dawaj, przewieje, dawaj, nie bądź, co, nie bądź potem, cipka, nie się, bądź cipka. Potem się wynurzę i mnie przewieje. I nie bądź, nie bądź lamusem, masz jeszcze 5 sekund. Raz. No nie wiem. Dwa. Nie wiem, dobra, to ja nie trzy, robię. Nie robię, palę. Odpadasz. To. Tak. Odpadasz? No nie będę się zanurzał, bo będę chory. Serio, odpadasz? Dajesz mu wygrać? No, nie ma. No co, ja nie będę się zanurzał, stary, będę chory i co? Kto cię będzie woził? No dobra, jak chcesz, no to wygrywasz. Tak już jajek to nie mam chyba. Jest, ale super. A ile byś jeszcze wytrzymał? Ja jesteś tak, popieprzony, ja ty ma tak ty... Stać, on był w najgorszym stanie i wygrał. A ja bym tak stać wytrzymał, ale zanurzyć się to nie. Ty jesteś popieprzony, bo nie? Już mi się nogi przyzwyczaiły, ty masz w ogóle jakiekolwiek granice? Musimy go sprawdzić, czy do szpitala pojechać. Ale nogi mi się przyzwyczaiły, ja bym mógł stać, stary, tylko że góra to już nie, to by był szok. Ja bym się zerwał. Ty jesteś popieprzony, nie? Ty jesteś chory, człowieku. Co mi kazałeś robić? Ja ci kazałem to robić? Ja ci kazałem powiedzieć, że wychodzisz, jeżeli nie chcesz wygrać. A to, że chcesz wygrać za wszelką cenę i się niszczysz w ten sposób, to już nie jest moja sprawa. A ciekawe, co byłby za film, jakbyśmy wyszli po 5 minutach, co? Ja jeszcze przesiedzę. Wszyscy nagle. A po co ty wszedłeś znowu? Jak se poszedł, to ja jest się... A wiesz, że przegrałeś się 1000 zł, zdajesz sobie z tego co, sprawę. Ale nie chce mi się całe umożyć, tak sobie po chipsy. Po chipsy. A ty jesteś głupi, Jasiu. Czuję, że jestem poparzony cały. Tak, poparzony. Dobra, trzeba ci wypłacić kasę. Gdzie jest kasa? Zaraz, ale gdzie jak się... Gdzie jest kasa? Możemy to zrobić. Gdzie jest kasa? A gdzie położymy? Gdzie jest kasa? Tu położę. Gdzie jest kasa? No nie mam wiedzy. No byliście tu cały czas, gdzie jest kasa? No gdzie jest, no bez jaj, gdzie jest kasa? A kto wychodził pierwszy? Kto wychodził pierwszy? Karina. Ale Karina nie wzięła kasy. Karina by nie zabrała. Ale tym razem to nie moja, na mnie nawet nie patrzcie, ja nic nie zrobiłem, nie? Gdzie jest kasa? Nie, serio się pytam, gdzie jest kasa? Skąd mam wiedzieć? Kto ukradł? Kto po Karinie wychodził? Kto zabrał kasę? Nie, Dredziarz, później ja. Ja po Dredziarzu byłem. Dobra, wyłącz na razie. Czyli Dredziarz. Wyłącz na razie, zaraz to sprawdzimy, jak... Albo Dwiola, bo zniknęła. Jak się trochę ogrzeje, to sprawdzimy, dobra? Powiem wam, że zajebisty jest ten napis, w sensie nie żałuję ani złotówki wydanej na niego, a całkiem drogi, nie wiem, chyba z około 6 albo 7 tysięcy za to dałem, ale fajnie się to prezentuje, naprawdę fajnie się to prezentuje. W każdym razie, Mariusz, no jest problem. No taki, że no nie ma kasy. Dobra, weź sobie nie rupiaj. No serio nie ma kasy, no ktoś zabrał pieniądze. Dobra, daj mi stary kasę, nie siedziałem tam kurde po to tyle czasu. No dobra, no ale nie dał pieniędzy, no. Ale z czego ja mam ci dać pieniądze, jak nie ma? Nie wiem, w dupie to mam nowe wypłać czy coś, no nie wiem. No ale stary, to jest 3000 zł. No to gdzie są, gdzie są? No kto zabrał? No to rozpłynęły się, czy co? No mówiłeś, że nie siedzisz tam po pieniądze. Ty jesteś jakiś Dobra, no mówiłeś, że nie siedzisz po pieniądze, no po prostu myślałem, że nie chcesz tej kasy. No ty jesteś jakiś walnięty, nie? Ty się słyszysz? No słyszę siebie, no fajnie by było w to znaleźć te pieniądze, co? Może byś mi pomógł w takim razie. Ktoś to musiał ukraść. Ale kto to wziął? Skąd ja mam Karina wiedzieć? Wychodziła pierwsza z basenu, potem wychodził Dredziarz. Czyli kto? No czyli Dredziarz, czyli Dredziarz, no. No ale Dredziarz wyszedł. Próbowałem powiedzieć już wcześniej. Ale on wyszedł. Tylko, że byłem roztrzęsiony, bo mi się, no i nie miałem jak ci tego wytłumaczyć, ty bale, ty. Na pieniądzach ci nie zależy, tak? No ale ty jesteś jakiś popieprzony w ogóle? Co? Co? Siedziałem tam stary tyle czasu i ty mówisz mi co? Że nie masz pieniędzy, że ktoś ci ukradł? Jesteś nienormalny jakiś? No dobra, spokojnie, tak? Znajdziemy. No ale mam w dupie to, no dobra, że znajdziemy. Dobra, nie dasz mi pieniędzy, dzwonię po kolegów i ci telewizor wyniosę. Ja mam to gdzie? Wyniosę ci telewizor, przysięgam! Stary! Przysięgam! Stary, dobra, zapłacę, dobra! Przyjadą dwa czarne BMW, bierzemy telewizor, bierzemy ci ten napis, bierzemy... Wszystko i... Stary, dobra, ja ci zapłacę, spokojnie. Spokojnie, stary. To idź mi poszukać te pieniądze. Jest. Co jest? Co jest? Dobra, myślałem, że jesteś w porządku, no ale dobra, no, nieważne. Idzie tej kasy. Nie wiem, no, musiałbym zobaczyć tutaj, bo tutaj jest na pewno gdzieś napisane, ale ze 60 cali ma na pewno. Co ty robisz? No czekaj chwilę, co? Słuchaj, nie mogę znaleźć tej kasy. Nie możesz. No nie mogę ty znaleźć tej kasy, może mi pomóż. No to bo to jest w twoim interesie. To i telewizora nie znajdziesz. No. A co ty pieprzysz mi tutaj? No co pieprzysz? No nie okradniesz mnie człowieku w moim domu, no jesteś chyba nienormalny. No ale to mi pieniądze tutaj, no bez przesady. No, no dam ci te pieniądze, tylko pomóż mi to znaleźć. Chyba w twoim interesie to jest. Gdzie ci pomóc znaleźć? No gdzie? W pokoju Huberta, gdzie? No to już dupę, a nie. Jest taki ham zwykły. No co? Co na co? No byś poszukał może, a nie. Hubert najprawdopodobniej zabrał pieniądze. Pierdzieć, znowu? A kto w ogóle wygrał? A skąd jesteś, że Hubert? A kto mógł wziąć? No
tak, to jest prawda, no ale... Żelki. Bruda zasrany. Ale no przecież jak on wyszedł, to przecież wziął te pieniądze, poszedł zabalować. Nie wziął, bo nie wziąłby ze sobą tyle pieniędzy, bo by... Nie wziął, bo miał jeszcze pieniądze, bo mu dawał kamerzysta wcześniej. Nie, on nawet nie bierze tyle pieniędzy, on nigdy nie bierze ale tyle pieniędzy. Ale dawałeś mu tam jakieś pieniądze wcześniej, to miał. I co myślisz, żeby zostawił w pokoju, żeby się je znaleźć, tak? Ma, a gdzie by zostawił? Ma, gdzie ma schować? Może ja się ze sobą, no. Ja bym tak zrobiła przynajmniej. Nie, to pasek, myślałem. No nie ma, stary. No na pewno w chipsach schował. W czym? W chipsach? A weź zobacz pod materacem. Pod materacem zobacz. Znaczy, ty na to w ogóle mu pozwalasz. Na co? Dobra, stary, no do sorry, no, no nie, nie ma kasy. No to przecież masz... obie tutaj nie dostał pieniędzy, nie jesteś taki głupi. Ty, stary. Co? Skąd to wypadło? Pod obrazu. Już wiadomo, kto ukradł. Mówiłem ci, Białka. Naprawdę, nie jesteś tak głupi, żeby tego nie wziąć? Co za śmieć jeden. Naprawdę, jesteś tak głupi? No ale mówiłem, weź przejdź, to na pewno jest to. Dobra, odejdź. 2500, 600, 2700, 2800? No, widocznie zabrał 200. Kto zabrał 200? No, Hubert. No ale co mnie to obchodzi, że Hubert zabrał? No co, no zabrał, no to co, może być bez dwóch pak? Nie, nie może być bez dwóch pak, stary, bo umawialiśmy się na 3000, 2800. No dobra, ale nie mam przy sobie gotówki w ogóle. To jedź do bankomatu. Że do bankomatu mam jechać. A gdzie są pieniądze? A nie możesz ci po prostu jutro dać? Naprawdę jesteś aż tak skąpy? Mało ci? Żryś to żryj. Stary, ale ci utrzymuję, to są tylko dwie paki. Co ty mnie utrzymujesz, stary? No co, no żarcie masz, nocleg, wszystko. W dupie mam te żarcie, stary. Nie masz honoru w ogóle za grof. Że to dobra, wypłacę ci te 200. Nie masz honoru, ja pierdzielę, jak on ma się czelność. Dobra, zamknij się, bo nie wygrałaś, tak? Nic nie wygrałaś. Mam w dupie, że nic nie wygrałaś. Nic nie wygrałaś i nigdy nic nie wygrałaś. Ale nie powiedziałam, nigdy nic nie wygrałaś. Nie kłóciłam się, nigdy w życiu o 200. Zamknij się, bo mnie nie podjudzę. Weź go sam wywal. Widzisz to? Czy to jest 3000? Czy to jest 3000? Dobrze, wypłacę ci te 200, pojadę do bankomatu. Trzecia noc, ale pojadę. No to jedź. Nie jedź, bo jest zimno. No dobrze, pojadę. Jedź! Dobra, jadę do tego bankomatu, nie będę za 200 robić już niepotrzebnej afery. No zachował się, jak się zachował, no trudno, po prostu się mówi, także... No cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.